Firma kurierska, słucham. Przyjąłem, dziękuję. Kem? Widzieliście go? Gdzie on jest? Ekspresem. Wszystko okej? Tak. Przykro mi z powodu twojego roweru. Nie uchwytnij. Chcesz wypłatę czy nie? Przepraszam. Potrzebuję więcej zleceń. Chętnie, ale musisz mieć rower. Możesz od kogoś pożyczyć? Głowa do góry. Gdzie się podziewałeś? Co tam masz? Nic. Zapomniałeś już o nas? Nie, dopiero co dostałem. Co jeszcze ukrywasz? Daj spokój. Serio? Jak najbardziej. $9? Tak. Na co wydajesz kasę? Na was. Przyszedłeś po pożyczkę i zaakceptowałeś nasze warunki. $1500 na początku każdego miesiąca. Pamiętam. Przepraszam, więcej się nie spóźnię. Żebyś wiedział. Podpisz to. Muszę zapłacić czynsz. Myślisz, że mnie to bawi? Taką mam pracę. Spowiadam się szefowi tak samo jak ty. Po prostu to podpisz. Drugi raz się spóźniasz. A co to oznacza? Że się denerwujemy. Wisisz nam $15,000. Następnym razem zapłać na czas. Dobra.
Wszystko gra? Tak. Gdzie twój rower? Wjechałem w dziurę. Ale ty masz większe zmartwienie. Chodź. Kiedy się przejedziemy? Nie jest na chodzie i nie mam czasu go naprawić. Ani kasy na części. Sprzedaj go. Może. Jak nowa? Dzięki. Nie ma za co. Miałeś go więcej nie męczyć. Wyluzuj, mamo. Przepraszam za niego. Nic się nie stało, to dobry dzieciak. Możemy chwilę pogadać? Spóźnię się z czynszem. Przepraszam, zapłacę jak tylko będę mógł. Wiem, że chcesz dobrze, ale ledwo wiąże koniec z końcem. Postaraj się. Dobrze. Dziękuję. Słucham? Przyjedziesz do pracy? Nie pamiętasz, co się stało? To co mam zrobić z nowym rowerem? Z czym? Twoja dziewczyna go rano podrzuciła. Jedź ostrożnie. Nie mam dziewczyny. Co chcesz?
Podziękować. Za co? Jak to za co za rower? Nie ma sprawy. Gdzie się nauczyłaś parkouru? Źle to wymawiam? Śpieszę się. Jak masz na imię? Jeździsz na rowerze? Rower jest jak kula u nogi. Tak? Każdy może wskoczyć na to coś. Chętnie popatrzę. Proszę bardzo. Zostań przy rowerze. Jestem Cam. Nikki. Co jeszcze potrafisz? Naucz się patrzeć. Umiem. Jeśli przeskakujesz przez samochód, nie patrz, gdzie stoi, ale tam, gdzie nie stoi. Jak się tam dostałaś? Miło było cię poznać. Coś ty za jeden? Co tu robisz, Dylan? Troszczę się o ciebie. Szpiegujesz mnie? Sama trenujesz? Co z tego? Uważaj na siebie. Przestań za mną chodzić. Co to za typ? Nikt. Nie widziałem cię tu wcześniej. Bo mnie tu nie było. Gdzie go znalazłaś? To on mnie znalazł. Śledzisz ją? Nie, zauważyłem ją w parku. To niebezpieczna zabawa. Zrobisz sobie krzywdę. Spadajmy. Cudownie. Nie są w najlepszym stanie, ale dam ci 450. Wiszę 550 za czynsz. Co ty na to? 100, 200, 300, 400 i 550. Dzięki. Ile za wóz? Należał do ojca. Nie jest na sprzedaż. Szkoda. Dobre auto.
Widziałaś? Dupy nie urywa, ale jeździ. Uważaj na dziurę. Odrobiłeś pracę domową. Potrenujmy razem. Nie widziałem was w okolicy. Staramy się nie afiszować. Wiesz, gdzie jest terminal na Brooklinie? Nie. Zatoka Gowanus 362. Zaczynamy o świcie. Cześć. Dylan. To jest Tate, Jax i moja siostra Nikki. Już się poznaliśmy. Nieźle. Co będziemy robić? Nie zostawaj w tyle. Już po nim.
Cześć. Jesteś Cam? Ponoć dopiero zaczynasz. Słyszałem, że jesteś dobry, ale ten skok ci chyba nie wyszedł. Jestem Miller. Z grawitacją lepiej nie zadzierać. Nie mam pojęcia, co robię. W tym cały urok parkouru, nie ma zasad. Wszystko w porządku? Tak. Staram się nie zostać z tyłu. Cam, to skrót od Camero? Wybacz mu, ma coś nie tak z głową. Skąd jesteś? Z Queens. Uprawiałeś sporty w liceum? Omijałem szkołę szerokim łukiem. Grałem trochę w baseball i ćwiczyłem sztuki walki. Też nie przepadałem za sportem. Jasne. Gdzie siedziałeś? Nie tylko ty miałeś wyrok. Abbott House, Hillside. Poprawczak? Tak. I pół roku w Otisville. Za co? Włamania, kradzieże samochodów, takie pierdoły. Napaść z bronią w ręku? Nie, nic z tych rzeczy. Pracujesz? Rozwożę przesyłki. Jakie? Dokumenty i inne papiery. Przynajmniej oficjalnie. Dostaję paczkę i dostarczam paczkę, w której może być cokolwiek. Pewnie tak. I nigdy nie zajrzałeś do środka? Nie. Nigdy? Po co? Z ciekawości. To nie mój interes, ale ty dostarczasz przesyłkę. Dopóki płacą mi za dowiezienie paczki, nie obchodzi mnie, co jest w środku. A wy co robicie? Wszystko, żeby nie dać się złapać. Robi wrażenie. Żadnych granic, tylko horyzont. Horyzont? Nieustannie biegnij przed siebie, w przeciwnym razie zaczniesz się cofać. Rozwiniesz temat? Parkour czy freerunning to stan umysłu. Prawdziwe przeszkody są w twojej głowie. Bo ja wiem, tamte też wyglądają realnie. Spójrz na nie z innej perspektywy. Patrz tam, gdzie nie ma samochodu. Właśnie. Jak się sprawuje nowy rower? Nieźle. Gdzie jest? Zostawiłem w domu. Ściemniasz. Ktoś go ukradł, nie chciałem ci mówić. Czaję, taki z ciebie typ. Jaki? Ładne rzeczy się ciebie nie trzymają. Brakuje mi doświadczenia. To było do przewidzenia. Następnym razem po prostu spalę portfel. Nikki, idziemy. Pracujecie razem? Do zobaczenia. Miło było cię poznać. Trzymaj się z dala od kłopotów. Cholera. Jest Jerry? Tam? Szukam Jerry'ego. Właśnie wyszedł. Kiedy wróci? Jak będzie?
Co robisz? Nie chwaliłeś się bryką. Mam dla ciebie kasę. Odejmiemy ci 5000 za wóz. Został ci miesiąc, żeby zapłacić resztę. Skąd wytrzasnę 10000 w miesiąc? To już nie mój problem. Bez jaj. Nadal nie rozumiesz? Jeśli nie zapłacisz, to nie ty zginiesz. Masz miesiąc. Marsz do domu. Przepraszam. Twoi koledzy podwieźli Joeya do domu. Te dupki zabrały go spod szkoły. Nie wiem, w co się wpakowałeś i nie chcę wiedzieć. Trzymaj się od nas z daleka. Patrzcie, kto przyszedł. Wszystko ok? Chcę do was dołączyć. Przecież dołączyłeś. Nie ćwiczymy z byle kim. Mówię o pracy. Cokolwiek robicie, też chcę to robić. W czym problem? Myślicie, że jestem gliną? Muszę pogadać z Millerem. Kiepski pomysł. Dlaczego? Wiesz coś, o czym nie wiem? Zajmujemy się transportem wartościowych rzeczy. Ludzie nas zatrudniają, żebyśmy pozbyli się przeszkód. Daję gwarancję, której nie udziela nikt inny. Jestem niezawodny. Dowody muszą zniknąć? Nasza w tym głowa. Taki zawód. Nie szukamy tanich sensacji. Działamy szybko i bezszelestnie. Każdy ruch jest zaplanowany. Pracujemy zespołowo i rozdzielamy zadania. Dokumentacja, chemikalia, technologia. Bierzemy wszystkie zlecenia. Mam tylko dwie zasady. Pierwsza, w razie kłopotów dzwonisz do mnie. Druga, trzymaj się z dala od chińskiej dzielnicy, nawet prywatnie. Dlaczego? Zapraszam cię do grupy. Pokaż maniery. Dobra robota.
Odwróć się. Nie ruszaj się. Stół, pysk. Dla kogo pracujesz? Nikogo. Co jest w plecaku? Nie wiem. Dawaj. Nie. Albo powiesz, co jest w środku, albo rozwalę ci łeb. Co jest w plecaku? Nie mam pojęcia. Dobrze się spisałeś. Co jest grane? Nieźle ci poszło. Szacun za manewr z busem. Wszystko w porządku. Musieliśmy cię sprawdzić. Oficjalnie należysz już do rodziny. Co ty na to? Banda dupków. Dokąd mnie zabierasz? Gdzie pozostali? Zajęci? Wstąpimy na kawę? To nie jest randka. Nie to miałem na myśli. Załatwmy to szybko. Długo pracujesz dla Millera? Kilka lat. Wychowałaś się w okolicy? Nie. Gdzie się nauczyłaś parkouru? Tutaj. Mieszkasz z Dylanem? Wystarczy tych pytań. Tylko zagaduję. Chciałeś dostać robotę, to dostałeś. Nie ma o czym gadać. O co ci chodzi? O nic. Jakiś problem? Nie. To dlaczego się tak zachowujesz? Myślałem, że... Nie prosiłam, żebyś mnie odnalazł. Na pewno? Kupiłaś mi rower. Powiem Millerowi, że następnym razem możesz działać w pojedynkę. Nie potrzebujesz niańki. To ten nowy? Tak. Powodzenia. Dylan, Jax, Nikki, Tate i pracownik miesiąca, Cam. Co tu robisz? Jestem w pracy. Pieniądze za czynsz. Zatrzymaj je sobie. Mówiłam, żebyś zostawił nas w spokoju. Proszę. Weź je. Powinno starczyć na jakiś czas. Za dużo. W co się wpakowałeś?
Mama zachorowała, gdy straciła pracę. Pożyczyłem pieniądze, żeby utrzymać dom. Nie wystarczyło. Bank zajął dom tydzień przed jej śmiercią. Masz dobre serce, ale musisz uważać. Im dłużej podążasz złą drogą, tym trudniej będzie zawrócić. Wracam do pracy. Poczekaj. Przekażesz Joey'owi? Nie musisz mówić, że to ode mnie. Przepraszam za wszystko. Nie będę was więcej nachodził, obiecuję. Co sądzisz? Odmalowany. Nowe felgi. Przyniosłeś coś dla nas? Niecałe 2000 miało być 10. Potrzebuję jeszcze kilku tygodni. Znowu się spóźniasz. Miałem nadzieję, że ponegocjujemy. Znalazłem nową robotę. Możesz doliczyć większy procent. Ciągle ci się wydaje, że jestem szefem. Nie jestem. Chen tu rządzi. To, co wisisz mnie, ja wiszę Chen. Stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. Nie chciałbym, żeby twojej koleżance i jej synowi stała się krzywda. Ale może, jeśli się nie postarasz. Takie są zasady. Dwa tygodnie. 10 000. Wychodzimy wieczorem, idziesz z nami? Zlecenie? Raczej zabawa. Dostanę wodę? Co ci się stało? Nie wyszedł mi trik na ścianie. Ściana przeżyła? Złamana poręcz. Drut kolczasty. Opowiedz historię tego. Krawężnik? Pewna pani. Miła babka. Chinka, bardzo bystra. Poznałem ją w metrze. Pewnej nocy spotkałem ją na ulicy, gdy szła z jakimś kolesiem. Myślałem, że to jej kuzyn. Podszedłem, uściskałem ją i dałem buziaka. Laska była w szoku, jakby mnie pierwszy raz widziała. Kuzyn okazał się być jej mężem, który trenuje sztuki walki. Kochanek nie będzie miał łatwo. Dlatego unikamy chińskiej dzielnicy? Nie. Miller nie dogaduje się z miejscowym gangiem. Tongami? Tak. Interes nie wypalił. Obiecał, że będzie trzymać się z daleka. Nikki też ma bliznę. Bredzi. Zapomnij.
Jak je zobaczysz, będę musiała cię zabić. On zaczął. Oto przyszła pani Jackson. Zostanie moją byłą żoną. Zamieszkamy na przedmieściach i będziemy pracować nad spłodzeniem rudych dzieci. Daruj nam szczegóły. Zazdrosna jesteś. Nie znacie się na kobietach. Co się stało? Nic. Duszno mi było. Chcesz się przejść? Nie mogę. Co się dzieje? Nic. Czego się boisz? Przepraszam za spóźnienie. Interesy mnie zatrzymały. Wszystko okej? Tak. Jeśli czegoś potrzebujesz, dzwoń śmiało. Wracasz? Zmęczony jestem. Spadam. Co tu robisz? Chciałam pogadać.
Jak mnie znalazłaś? Dlaczego mieszkasz na dachu? Dlaczego nie powiedziałaś, że jesteś z Millerem? Dylan wpadł w tarapaty. Miller go z nich wyciągnął. Więc Bracholek oddał cię szefowi. Jasna sprawa. Nie jestem własnością Millera. Na pewno? Po co przyszłaś? Powinnam była ci powiedzieć. Dałam ciała, ale nie byłoby cię tutaj, gdybym mam odejść, póki jeszcze możesz. Tego chcesz? Nie chcę, żebyś był dłużnikiem Millera. Wolisz, żebym odszedł? Nie. Tatuaże są ponoć jak blizny. Obrazują ból, który nosimy w sobie. Myślisz, że to prawda? Nie wiem. Dlaczego żadnych nie masz? Bo wolę ukryć swój ból. Wiszę ludziom pieniądze. Odejdę, gdy tylko spłacę dług. Romantyczne odgłosy lata w Nowym Jorku. Jesteśmy w zatłoczonym więzieniu. Nie przeszkadza mi to. Gdy mieszkałam na Florydzie, największe miasto, które widziałam, miało 500 mieszkańców. Szczęściara. Ja widziałem tylko tę dżunglę. Nigdy nie wyjeżdżałeś? Nie. Nie licząc więzienia. Próbowałem wyjechać. Kiedy? Po śmierci mamy. Gdy zmarła, dowiedziałem się, że ukrywała przede mną stary samochód ojca. Bała się, że go sprzedam, żeby jej pomóc. Napisała mi w liście, żebym go naprawił i wyjechał gdzieś bardzo daleko stąd. Może do Kalifornii. Gdzie teraz jest? Bank go zajął. Bank? Ładne rzeczy się mnie nie trzymają. Prawda.
Gdzie byłaś? Na spacerze. Coś się stało? Nie. Stresuję się przed dużymi zleceniami. Na pewno? Wydajesz się nieobecna. Jestem tu i teraz. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Jestem zmęczona. Położę się. Oczywiście. Wyrabia się. Mieszkaliśmy z Niki na ulicy, zanim odkryliśmy parkour. Spodobał nam się. Całe miasto było dla nas placem zabaw. Tak poznałeś Millera? Tak. Wychował nas. Wszystkiego nauczył, zabrał z ulicy. Bez niego bylibyśmy nikim. Niki mówiła, że wyciągnął cię z tarapatów. Nikki said that? Serio? Yeah. What did she tell you exactly? Co dokładnie powiedziała? Nothing. Nic konkretnego. Tyle tylko, że miałeś jakieś kłopoty, a Miller ci pomógł. Troszczy się o ciebie, dba, żeby nie stała ci się krzywda. Wpadłeś w jakieś bagno? Jeśli Miller się dowie, wszyscy będziemy mieli przesrane. A zawsze się dowiaduje. Nie. Wszystko w porządku. Teraz ty stawiasz. Gładko poszło. Ekstra. Spotkamy się później. Do zobaczenia. A kasa? Wypłata za tydzień, jak zawsze. Kiedy następne zlecenie? Wkrótce. Zasłużyłeś na odpoczynek. Nie rozumiesz, potrzebuję pieniędzy. Jakiś problem? Nie. Szykuje się duże zlecenie. Po 20 tysięcy na łebka. Pasuje? Tak. A tobie? Jasne. To dobrze.
Jesteś podobny do taty. Każdy mi to mówi. Uwielbiam, jak mi się przypomina, jakim był cudownym ojcem. Mój stary też nie był ojcem roku. Czasem lepiej nie wiedzieć. Odejdziesz? Powinnaś odejść razem ze mną. Jasne. Nie mogę. Dlaczego? To skomplikowane. Nigdzie się nie ruszę bez samochodu. Przypilnuj go dla mnie. Dzięki. Ładna miejscówka. Widzę stąd przyszłość. Mówiłeś, żeby żyć chwilą. Szybko się uczysz. Robisz już więcej, niż cię nauczono i niż ci pozwolono. Sprawy mają swój naturalny porządek. Jest tylko jeden samiec alfa. Brutalnie mi to uświadomiono, gdy dawno temu, na zapleczu chińskiej restauracji, błagałem o życie ze spluwą w ustach. Chcesz mi coś powiedzieć? Nie. Na pewno? Tak. Przydałyby ci się jakieś rośliny. Zrobiłoby się przytulniej. Zaczynamy jutro o 9:30. Gdzie Nikki? Ma wolne. 2 minuty. Przyda się. Co to ma znaczyć? Mówiłem, że to duże zlecenie. Nabijesz sobie guza. 20 patoli na osobę. Nie pisałem się na to. To tu na rogu. Obrabujemy bank? Stary bank? Nowa kasa. Gang go wykupił. Kto? Wietnamczycy. Zrobili z niego pralnię pieniędzy. Trzymają w nim kupę kasy. Skąd wiesz? To moja praca. Jak dostaniemy się do środka? Drzwiami. Co? Dużo ryzykuję. Nie narób bałaganu. Zaczynamy. Gdzie moja broń? Niesiesz torbę. Poradzisz sobie, to nie pierwsza taka akcja. Nigdy nie musieliśmy strzelać. Trzymajcie się z dala od kłopotów. Maski. Oddaj broń. No już. Ogłuchłeś?
Бунтовник. На земле. Myślisz, że to żarty? Na ziemię. Nie mamy czasu. Jaki jest kod? Jak się dostać do środka? Gadaj. Ogłuchliście wszyscy? Podaj kod. Nie znam. Jak tam wejść? Dalej. Mam pomysł. Co ty wyprawiasz? Nic w tym nie widzę. Musimy spadać. Pusto. Sprawdź dokładniej. Gdzie jest kasa? Nie wiem. Co cię tak śmieszy? Rano ją zabrali. Ale skąd miał wiedzieć? Uciekamy. Już po tobie. A ty dokąd? Wiejemy. Ręce do góry. Na ziemię.
Twój martwy koleżka ma jakieś imię? Wypadałoby powiadomić rodzinę. Nie ma rodziny. Czym tak wkurzyliście gang Wietnamczyków? Gdybyście coś na mnie mieli, nie musielibyście pytać. Federalni chcą cię przesłuchać. Powodzenia. Miller? Żadnych gwałtownych ruchów. Co tu robisz? James Hatcher pracuje w DEA. A myślałeś, że skakanie po dachach dostarcza emocji. Co jest grane? Streszczaj się, nie mamy czasu. Gdzie jest Delaney Tate? W drodze do domu powinni już przekraczać tunel. Wiedzieli o tym? Wszyscy wiedzieli, jak inaczej miałbym zarządzać tym cyrkiem. Miller zajmuje się przesyłkami, zatrudnianiem ludzi i transportem, a Hatcher analizą przedsiębiorstw i nawiązywaniem relacji z klientami. Żaden z nich się nie wysypia. Pracowałem dla zakłamanego federalnego albo uczciwego kryminalisty, zależy jak na to spojrzeć. Co z Jacksem? Ktoś mnie źle poinformował. Jax zginął, ale to już przeszłość. Skupmy się na teraźniejszości. Policja myśli, że jesteś moim informatorem, więc wyjdziesz razem ze mną. Żeby rano ktoś odnalazł moje ciało na śmietniku? Nie, dzięki. Nic ci nie zrobię, musisz mi pomóc. Gliny przesłuchują gang. Prędzej czy później ktoś się wygada i trop poprowadzi do mnie. Muszę się rozliczyć. Myślisz, że znowu dam się wrobić? Wal się. Mam plan awaryjny, ale nie wypali bez twojej pomocy. W takim razie daj mi 10 tysięcy tu i teraz. Wtedy pogadamy. Nie ma opcji. Więc ci nie pomogę. Nie licz na mnie. Nie chodzi tylko o ciebie. Stałeś się członkiem rodziny. Pomyśl o pozostałych. Gdzie ona jest? Nie chcę jej w to mieszać. Pora z tym skończyć. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Mówiłam, żebyś się w to nie mieszał. Od początku się mną bawiłaś? Nie. Rower był po to, żeby mnie zwabić? Nie, przysięgam. Zniszczyłam ci rower, więc chciałam go odkupić. Nie myślałam, że tak to się skończy. A co myślałaś? Sam chciałeś dołączyć. Nie, chciałem ciebie. Przepraszam. Nie mogłam ci powiedzieć. Dlaczego? Przez Dylana? Co on ma do tego? Co takiego strasznego zrobił, że nie mogłaś mi powiedzieć? To twój starszy brat, nie musisz go niańczyć, sam sobie poradzi. Ktoś próbował mnie skrzywdzić na Florydzie. Jakiś śmieć zakradł się w nocy do mojego pokoju i zaczął mnie molestować. Gdy Dylan to zobaczył, pobił kolesia do nieprzytomności. Gliny goniły nas aż tutaj. I wtedy poznałam Millera, który wszystko załatwił. Dylan mnie ochronił, więc teraz ja muszę chronić jego. Nie mówiłam ci, bo bałam się, że odejdziesz. Because I didn't want you to go. Look. If I can get us. Odejdziesz jutro ze mną, jeśli uda mi się nas stąd wyciągnąć? Miller na to nie pozwoli. Chcesz go zostawić, czy nie?
Ostrzegałem cię, co się stanie z Dylanem i z nami, jeśli coś pójdzie nie tak. Pamiętasz? Co? Tak. Wyciągnę nas z tego. I zaczniemy od nowa. Tylko we dwoje. Dokąd jedziemy? Gdy już będzie po wszystkim, udamy się na lotnisko. Wyrzucimy cię po drodze. Wcześniej oczywiście dostaniesz kasę. Zakładaj. Nikki i Tate, jesteście na straży, my idziemy w teren. Gdzie jesteśmy? Kryjówka Rosjan. Trzymają tu swoich VIP-ów i cenne drobiazgi. Do czego ci jestem potrzebny? To robota dla dwóch. Dylan nie może pójść z tobą? Obstawia wyjście. Jak się dostaniemy do środka? Przez świetlik? Bingo. Co jest w środku? Nowe horyzonty. Nie jest naładowana. Mam wejść nieuzbrojony? Wchodzę razem z tobą, nie jesteś sam. Nie przeszkadza ci to, Dylan? Nie gadaj tyle. Skup się. Robimy to dla Nikki. Pamiętasz? Zatrzymaj się. Dlaczego? Muszę zrobić siku. Nie mogę. Co? Wszyscy wiedzą, co cię łączy z Kemem. Zatrzymaj samochód. Nie, stój. Zamknij się. Zatrzymaj się. Gdy będziemy w środku, rób, co ci każę. Wszystko rozplanowałem. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Cisza. Nie ruszać się. Co się dzieje? Pilnuj ich. Zostańcie w miejscu. Jaki masz plan? Właśnie taki.
stoisz. Nie ruszaj się. Zastrzel go, ma diamenty. Odłóż broń. Nie ruszaj się. Strzelanina na West 23rd. DEA, zabieram samochód. Nie. Jesteś cała? Tak. Skończyłem. Odsuń się, Nikki, nie chcę cię zranić. Nie będę powtarzać, odsuń się. Chen? Mogę wszystko wyjaśnić, to pomyłka. Zgadza się. Twoja. Zasada numer dwa.
Omijaj chińską dzielnicę. Ty, skurwysynie. Wyrażaj się, jesteś w domu Chen. Miałeś się trzymać z dala od mojej dzielnicy. Trzymam, jestem tu prywatnie. Widzę. Sprawiasz wiele problemów moim przyjaciołom. Wysłuchaj mnie. Za 2 godziny odpływa łódź do Makao. Pan Hu dopilnuje, żebyś na nią zdążył. Na ciebie już pora. Już po was. Załatwię was oboje. To tyle na jego temat. Masz coś dla mnie? Na twoim miejscu wyjechałabym z miasta. Gratuluję. Spłaciłeś dług. To tyle? Jesteśmy kwita. Czekaj. Co z naszą umową? Dokąd? Przed siebie. Reżyseria. Scenariusz. Muzyka. W rolach głównych. Little tunnels in my brain. I can hear the
I had a dream that I had heavy feet, and that kept you from her sleep. Had a dream that I was clutching sheets alone. I had a dream that I was told to keep. Oh, I think from her sleep. Had a dream husbands did strip the